Witajcie, moi drodzy, w kolejnym Wrap Life. Muszę taki... Patrz. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym Wrap Life. Niestety, ale platforma YouTube ostatnio nie jest dla nas zbyt przychylna, ponieważ mega obcina nam zasięgi, więc będę bardzo wdzięczny, jeżeli ten materiał Wam się podoba, bądź wszystkie, które tworzymy, Wam się podobają, o udostępnienie tego wideo, bo po prostu będzie łatwiej, żeby poszło to troszeczkę szerzej. Ja robię, co mogę. Nie chcemy rezygnować z Wrap Life'ów, a jak dobrze widzicie, ostatnio do nich wróciliśmy. I tak jest też w dniu dzisiejszym, czyli lecimy z kolejnym Wrap Life'em. Zazwyczaj było tak, że przy jednym Wrap Life'ie skupialiśmy się na jednej furze i opowiadaliśmy historię całego auta. Natomiast ostatnio jest tyle realizacji, że ciężko wybrać auto, na którym się skupimy. Dlatego w dzisiejszym odcinku będzie kilka realizacji. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli śledzicie nasz kanał na bieżąco i nie pojawia Wam się w aktualnościach, nie dostajecie powiadomień o nowym Wrap Life'ie, bardzo dobrą rzeczą, jaką możecie zrobić, to jest po prostu odsubskrybowanie tego kanału i zasubskrybowanie, trudny wyraz, ponownie. I wtedy powiadomienia już powinniście dostawać. I oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku. Straight edge, nigga, sharp tongue, can't run with me. Real talk, I speak too clean. Ha, tongue in cheek, I be the dream Hakeem. Ha, shake the scene, I got the sauce for the melting pot. Your dinner is ready, the helping's hot. The womb in my room to the tomb. Mad at life, half in tune, half consumed. Have to choose which half I like. Found the fruit, had a bite. Bit me back, had a fight. Blue asses bruised, past in view, trapped in loops, satellite. I got a habit of ducking out, losing control. Lucifer's hold. I like it greasy when eating some food for my soul. Licking the bowl, kicking my feet like I needed that. I want the peace that the greedy lack. Forget who I am, amnesiac. Losing my way, then I bring it back. There's infinite levels. I'm checking the symbols and ducking the devils. I learn from the rebels. Straszne słońce mamy. Mam nadzieję, że to nie są ostatnie dni takich dużych temperatur, bo już nie mogę się doczekać zimy, żartuję. Bardzo nie lubię zimy. Ale słuchajcie, w międzyczasie przyjechał do nas pewien pan z pewnym autem, którego możecie kojarzyć. Cześć. Cześć. Przyjechał do nas Michał, który, nie pamiętam ile to temu było. Ponad rok. Ponad rok temu, nie? Maj. Tak. Wziął udział w naszym konkursie i wygrał maździorkę. I chciałem się ciebie zapytać, jak się w ogóle auto sprawuje. Oprócz tego, że tak popatrzyłem sobie po rantach. Ranty są i tu się przyznaję bez bicia, bo one wystają, ale ogólnie auto jest super. Jeździ się świetnie. Jak się trzyma folia? Folia się trzyma bardzo dobrze. Bo z tego, co widzę, to przyjechałeś do nas z jedną rzeczą, o której tak, też możesz powiedzieć. Wymieniłem klapę na nową, bo klapa, jak to w każdej maździe niestety, lubi rdzewieć. Tak, tam pod spodem miała troszeczkę rdzy, znaczy przy, troszeczkę. Przy lampkach. No, już zaczęła rdzewieć po prostu, ale ta klapa. To jest typowa usterka, tak. I taka wada. I Michał powiedział, że w międzyczasie sobie ją wymieni, na co ja zadeklarowałem się, że jak przyjedzie do nas, to tą klapę okleimy tak, żeby była w całości. A ja z miłą chęcią skorzystam. A nie czarno, także skorzystam. Michał przyjechał. Czy cośkolwiek ci się z tym autem działo mechanicznie? Nie. Bo dosyć sporo, z tego co pamiętacie możliwe, mam nadzieję, że pamiętacie, dosyć sporo tutaj było zrobione, bo oprócz oklejenia tego auta był zrobiony remont silnika, cały rozrząd, zawieszenie, nowe felgi, tarcze, klocki. Także dosyć sporo mechanicznych rzeczy też tutaj zrobiliśmy przy tym projekcie. I czy cokolwiek ci się tam działo? Z mechanicznych rzeczy to tylko felgi niestety. Ucierpiało od krawężników. Natomiast nie, tak się nic nie działo, wszystko pięknie, ładnie chodzi. Przegląd przeszła w lipcu, już drugi. Okej. Okay. Także generalnie jest wszystko super. No to elegancko, nic tylko jeździć. Jak trzyma się drogi. Cieszą się? Dzieci uwielbiają jeździć autem. Także to jest główna atrakcja dla dzieci. Jak z nami przychodzą, to też chcą jeździć. Nie? Więc wkładamy fotelik i jeździmy. Dobra, to teraz moje pytanie. Czy nie chcesz jej odsprzedać? Nie. A może jednak? Nie, nie, nie. Czyli auto zostaje w rodzinie. Auto stoi w garażu. Mam mało czasu, więc mało jeżdżę, ale jak tylko mogę, to
To się stało. Michał, ja się bardzo cieszę, że po pierwsze auto jest już u Ciebie tyle, że nie sprzedałeś go, że nie zrobiłeś jakiejś kraksy, jak to u niektórych... Ja się też z tego cieszę. U niektórych się zdarzało. Autko jest zachowane w bardzo fajnym stanie, więc widzę, że dbasz i o folię i myjesz to auto, pielęgnujesz. No stoi pod pokrowcem. No, pod pokrowcem? Pod pokrowcem. No i zajebiście. Także mega fajnie, że to auto trafiło do Ciebie. Jeszcze raz chciałem Ci pogratulować. Nie, dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, może jeszcze jakieś auto kiedyś zrobimy. A ja polecam. Zabieram samochód i lecimy kleić klapę. Jasne. My steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars wanna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars wanna copy my steel. Got my heart, no. Heart, no, been a bad type. Break you in, damn. Yeah, this is the day. Got my heart, no. Szybka akcja, klapa bagażnika oklejona, Michał tylko dokręca światełko i Mazda z powrotem będzie w całości oklejona. A w międzyczasie po mojej prawej stronie trwa szkolenie w Rapster, w Wrapping Masters, oklejania pojazdów, 3-dniowe. I tutaj chciałem Was serdecznie zaprosić, ponieważ 25, 6, 7 lecimy z kolejnym szkoleniem z oklejania pojazdów i zostały 2 miejsca wolne. Coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running, came out gunning, stopped the frame on your word. It's what you hear, not what you heard. I'ma hang on every verb. I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the earth till they put me in the dirt. I'ma get into it first. Said I'ma get into it first. Ja Ci życzę dalszego fanu z jazdy. Fan jest duży, ja dziękuję za Mazda czas, kompletna, za pomoc. Także szerokości, no i oby Ci autko służyło jak najdłużej. I tak jak mówię, że jakie plany są na autko, że w przyszłości, co byś chciał z nim zrobić? Dać synowi, dzieciom do jazdy. Na 18. Na 18. No i elegancko. Dobra, jeszcze raz, dziękuję Ci bardzo. Trzymajcie się. Szerokości. Dzięki. Pierwsza skończona realizacja w tym odcinku. Porsche 911 Carrera 4 GTS, która przyjechała do nas na zabezpieczenie full frontu bezbarwną folią ochronną. Dla ludzi, którzy nie są wtajemniczeni, po co to się w ogóle robi? Bezbarwna folia ochronna to jest folia, która chroni nam lakier od odprysków, otarć, mechanicznych uszkodzeń. Dzięki czemu nasz oryginalny lakier jest chroniony, no i na długie lata jest zabezpieczony przed uszkodzeniami właśnie mechanicznymi, dzięki czemu utrzymujemy wartość auta. Dodatkowo na resztę samochodu nałożyliśmy nasz wosk i auto jest przygotowane, wyczyszczone i właśnie czeka na odbiór klienta. Bardzo ciekawym elementem do oklejania w tym modelu jest lusterko, które zazwyczaj jest złożone z tej czachy i tylko to się okleja i zabezpiecza. Natomiast tu mamy jeden, drugi, trzeci, czwarty element, także jedno lusterko oklejone z czterech elementów, więc mamy całości lustereczko zabezpieczone. Dodatkowo 911 już u nas była. Dobrze wiecie, ci, którzy nas śledzą, że przednie błotniki są dosyć ciężkim elementem i bardzo obłym do oklejenia.
I dlatego też powstało coś, co niedługo być może będziecie mogli zobaczyć, więc śledźcie kanał, bo warto. Kolejną realizacją w tym odcinku jest GR Yaris. Tutaj serdecznie pozdrawiamy ekipę PG Performance, którzy robili różne modyfikacje w GR-ach i to nie w jednym, nie w dziesięciu, tylko w kilkudziesięciu tych Yarisach. Natomiast my będziemy GR-a oklejali bezbarwną folią ochronną, ale w wersji matowej, więc tak wygląda lakier przed nałożeniem folii. Maskę wczoraj na szybciutko okleiliśmy, dzisiaj została powykańczana i w matowych foliach ochronnych. Jeżeli robimy tak zwane mrożenie lakieru, czyli z błyszczącego robimy mat, no to musimy tą folię dosyć głęboko pozawijać. Co się wiąże z tym, że niektóre elementy musimy zdemontować, żeby tą folią głęboko wjechać, tak żeby po zamontowaniu tych elementów nigdzie nie świecił nam błyszczący lakier. I to jest dosyć trudne. Tak samo zawijanie wszystkich narożników. Tutaj też zostawiamy troszeczkę materiału, żeby ten narożnik w całości zawinąć, żeby właśnie nie prześwitywał nam błyszczący kolor. A propos Toyoty, to nie jest to jedyna Toyota, która wystąpi w tym odcinku, ponieważ niedawno przyjechała do nas pewna Toyota, którą oklejaliśmy w barwy bardzo znanego alkoholu. Papi te paga los biles, nada más que quiero ese culo. Prefiere el sexo conmigo que yo te lo meto bien duro. I bought a Benz straight from the trap. I don't like paying no taxes. I don't need friends, solo una mami. Papi te enseño a raxes. Me and my bitch, we got a bitch. Yeah, we treat her like a pet. She keep it G, she keep it tranqui, but she be down with the set. Ay, me and my bitch, we got a bitch. Yeah, we treat her like a pet. Ay, EBK, if you all in the way, you in the field with a vet. Ay, spam, bam, she wanna flick for the gram. Toda esa puta saben who I am, so she wanna check this bitch on cam. Like, hold up, she wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. Four lines are better, I pull up. Ay, spam, bam, she wanna flick for the gram. Toda esa puta saben who I am, so she wanna check this bitch on cam. Like, hold up, she wanna swallow this pull up. Soon as I bust, I'ma roll up. Four lines are better, I pull up. Vestido en Mbappe, rich como Mbappe. I can never let her up stop me. In the backseat, I'm with your bitch. Si me encanta ese tape. Windows black, that's a fact. She don't even mind getting sloppy. Shoot her outside, holding the mat. Si le digo, dispara y la copy. Ábreme la ventana para ventilar este humo. Fuck you, Mr. Officer. Soy un trap star, so you know. Fumo, bebo, vendo. ¿Qué le digo? Pa'l carajo ese sendo. Spam, bam, she wanna flip for the gram. Toda esa puta saben who I am, so she wanna check this bitch on cam. Like, flip for the gram. Toda esa puta saben who I am, so she wanna check this bitch on cam. Like, gram. Kolejna realizacja. Audi A6 C8, z tego co pamiętam. Ja nie znam się na Audi, ponieważ dla mnie wszystkie Audi tak samo wyglądają i z góry przepraszam wszystkich fanów Audi. Audi na szybką realizację w tak zwanym międzyczasie, czyli dechroming, niepełna zmiana koloru, nie zabezpieczenie, nie oklejenie, tylko usunięcie wszystkich chromowych elementów, czyli oklejenie ich błyszczącą folią. O godzince 9:00 klient przywiózł auto, jest 13:30, już mamy dwie strony praktycznie zrobione i jakby te listewki to nie jest problem, problem robi się przy grillu. Ponieważ w międzyczasie doszło przy rozmowach do tego, żeby jednak ten grill też okleić na czarno. Znaczy pomysł był już wcześniej, żeby ten grill był czarny, tylko kupiony cały czarny. Natomiast nie są one zbytnio dostępne, więc cały grill razem z tymi wszystkimi listewkami będziemy oklejali czarną folią błyszczącą. Znaczków nie oklejamy, ponieważ tu byśmy musieli zrobić z jakimiś wklejkami, będzie to nie do końca estetycznie wyglądało, więc znaczki zamówiłem już czarne. Wymienimy to, okleimy cały grill, no i Audi będzie prezentowało się dużo lepiej. I fucked up this hustle, game we hustle, but then what then? Oh my. We'll be right back.
Moi drodzy, po dłuższej przerwie chciałem Wam przedstawić Toyotę GT86, która posiada 2 JZ pod maską i 600 koni. Uturbiane oczywiście, a my wykonaliśmy oklejenie w barwach Martini. Tak jak widzicie, folia dobrana z laminatem matowym Arlona, która jest taka no bardzo, bardzo taka soft touch w dotyku. Oczywiście wydruk w Airgraphie, który jest mega nasycony, tak jak sobie możecie zobaczyć. Ten czerwony, niebieski to są bardzo żywe, nasycone kolory, także Arturowi z Airgraphu i całej ekipie też bardzo dziękujemy. Folia Arlona z laminatem matowym, tak jak powiedziałem, dodatkowo przyciemniliśmy pasek przeciwsłoneczny na przedniej czołowej szybie, tak żeby logotypy Gran Turismo również były widoczne. 2 logotypy na tylnych szybach, a prawdziwym wyzwaniem były boki, które są bardzo takie nieregularne, obłe, a wszędzie musieliśmy tutaj dojechać folią, tak żeby nie było żadnych tutaj prześwitów, a dodatkowo, żeby grafika z całością się zgadzała. Mam nadzieję, że oklejenie Wam się podoba, dajcie znać w komentarzach, a my lecimy dalej z pracą. Jak już przy Audi jesteśmy, Audi S3. Nasza realizacja z poprzedniego tygodnia, w tym tygodniu już została dokończona. Całość jest oklejona właśnie taką żółtą, pastelową folią. Pozostało tylko narzucenie ceramiki. Kolor Audi, jaki kształt, bardzo przypomina Audi naszego bardzo dobrego znajomego Cinka, którego również pozdrawiamy. A ostatnio widziałem, że wystąpił u Micha z podsumowaniem wszystkich rzeczy, które w tym Audi zrobił. Następnie auto stało się żółte. Było oklejone u Matiego z Bravsterów. Pozdrawiam. Tak, pojechałem, wtedy to był konkurs. Aha. Ja tak naprawdę nie wiedziałem, jaki kolor będzie, więc można powiedzieć, że tak naprawdę kolor, jaki jest docelowy tego auta, to jest dzięki Mateuszowi. Okay. Bo to oni okleili. Ja tylko poprosiłem o jedną rzecz, żeby nie wpierdzili żadnych tribali, jakichś szlaczków i tak dalej, bo ja uważam, że auto czyste, to auto schludne. Ja po prostu zawsze uwielbiałem taką minimalistykę, tak? Ale poczekaj. Jak on był za pierwszym razem żółty, to on był bez body, tak. Bo on ma w tej chwili body założone, tak, nie? Tak. A potem stał się czarny. Potem stał się czarny znowu. W satynie. Ale w satynie. I wleciało skrzydło. W sumie to skrzydło to uważam po roku jazdy, że to było duży błąd. Okay. Bo o ile pod pewnym kątem fajnie wyglądało, to od dupy strony i tak od tyłu, od kąta, no to no nie robiło roboty. Okay. I wspomnieli 2 słowa o nas, jest nam bardzo miło, dziękujemy, także Michu, pozdrawiamy Ciebie również i wszystkich miłośników 4 kółek. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they busted your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter, my check in the bank. They see the number, all of my haters feel one of two ways. Really upset or they show some respect. I can't even think about it, I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it. We'll never see it when I get my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and I'm on a pee-up. I had to re-up on a reel, so you stay the feeder. And put it back into the bit cause I don't really need it. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them. I ostatni projekt w tym odcinku właśnie wylądował. Moi drodzy, nie wiem jak wy, ale mnie ten tydzień troszkę dał w kość. Bardzo dużo realizacji, część już rozpoczęta na hali, którą zobaczycie w przyszłym tygodniu. I tutaj taki mały spoiler, bo przyjechało właśnie dzisiaj do nas Porsche, które będziemy oklejali w przyszłym tygodniu w projekt. A propos Audi. Słuchajcie, z czarnego w żółty kanarkowy, case na górę, również pod kolor fury, żeby ładnie się komponował, czarnym znaczkiem Audi, tak jak widzicie, na całość nałożona powłoka Halo, tak żeby zabezpieczyć naszą folię. No i tak prezentuje się Audi. We'll be right back.
Dajcie od razu znać w komentarzu, który projekt z dzisiejszego odcinka podobał Wam się najbardziej. Zostawcie suba na kanale, dzwoneczkę, żeby być na bieżąco. Wiecie na Instagrama, gdzie jest wszystko wcześniej. Jeżeli macie ochotę okleić swoją furę, zabezpieczyć ją bezbarwną folią ochronną, przyciemnić sobie szyby, zapraszam Was do Wrocławia na Kwidzyńską 4. Pod spodem wyświetla Wam się mail biuro@wrapser.pl, gdzie dostaniecie darmową ofertę, więc jeżeli macie ochotę, to złóżcie zapytanie. Wszystkie oferty są darmowe. Zapraszam Was również na szkolenia, które prowadzimy przez cały rok. I tyle. Ja się z Wami będę żegnał. Trzymajcie się. Cześć!